Cześć, mam na imię Wojtek. Jeżeli chcesz zrealizować swoje liczne sportowe postanowienia noworoczne, pamiętaj o tym, aby nie było ich po prostu zbyt wiele. Często jest tak, że wkraczamy w nowy rok z bardzo, bardzo dużą ilością nowych postanowień. Chcę zacząć chodzić na siłownię. Będę biegał 3 razy w tygodniu. Nauczę się nurkować. Nie ma w tym nic złego, jeśli jesteś profesjonalistą w realizacji postanowień noworocznych. Jednak prawda jest taka, jeżeli narzucisz na siebie zbyt wiele obowiązków, to nie masz szans. Zacznij najpierw jedną rzecz, maksymalnie jedną rzecz. Przykładowo, zacznij biegać, a to sprawi, że dodatkowo zredukujesz boczki. Pamiętaj, ilość postanowień ma znaczenie. Wyznacz konkretny cel. Siema, jestem Max. W tym roku muszę schudnąć. Nigdy nie mów sobie, w tym roku muszę schudnąć. Zamiast tego podpisz ze sobą umowę na konkretną liczbę zrzuconych kilogramów. Ważne jest to, aby ustalić sobie długi plan działania. Chcesz rzucić 6 kilo do wakacji? Cel wydaje się jak najbardziej realny. Ustal sobie dodatkowo, że każdego miesiąca będziesz redukować po 1 kilogramie. To powinno pomóc Ci w realizacji tego sportowego postanowienia. Wyznaczenie określonej daty realizacji sportowego postanowienia bardzo pomaga, ponieważ wiesz, do kiedy musisz się przygotować. Przykładowo, ja startuję 26 marca 2017 roku w półmaratonie w Poznaniu. Do tego czasu każdy dzień jest dla mnie motywacją do działania, ponieważ bieg chcę ukończyć czasem poniżej godziny 45 minut. Zacznij stopniowo. Powyższe przykłady są po to, aby pokazać Ci, że w głównej mierze chodzi o stopniowe działanie. Nie możesz zacząć od realizacji postanowienia, że chcesz przebiec maraton, a jeszcze wcześniej nigdy nie biegałeś. Zacznij od krótszych biegów, jeszcze krótszych, może nawet jeszcze troszeczkę. Stopniowe działanie przybliży Cię do Twojego celu. Dajcie znać w komentarzu, jaki jest Wasz 5. sposób na realizację sportowych postanowień noworocznych. Podzielcie się również swoimi sukcesami. Przy okazji bardzo dziękujemy za 1000 subskrypcji na naszym kanale. Do zobaczenia w przyszłym roku. Cześć! Powiedziałeś teraz samą kwestię? No. Nie ma w tym nic złego, jeśli jesteś profesjonalistą w realizacji postanowień noworocznych.